Jedi, witamy was wszystkich na pierwszych tygrąku zawodach Super Genie Method Peterka. Zobacz się, Marta. I myślę, żeby nie przedłużać, czy są jeszcze jakieś pytania związane z zawodami, z regulaminem? 30 metrów jest dozwolona długość rzutu na takiej maksymalnej odległości możemy łowić. I chyba wszystko resztę było wyraźnie opisane. Więc możemy przystąpić do losowania. I po kolei z listy. A, już od razu w losowaniu w kowiernej z kopert jest ukryta niespodzianka. Kamil Bartkowiak. A w której? W tej białej! W tej białej! No nie przyszło, Przemek. To są na te większe karty. Gdzie się dawaj? 5. Robert Bukała. Kurwa, z tej strony. Najlepsze. Można, Jarosław Czubak, proszę jeszcze chwilę o pozostanie. Artur Piątek. Jestem. Ale Team, team. Jeden do drugiego będzie rzucał. Tak. 16. Kurwa, to będę musiał tam zapierdalać. Ja to jestem w czepku urodzony. Tak? 25. 26. A ja 16. Będzie mnie podglądał. A ty? Ja mam 25. Sygnał na rozpoczęcie, klakson? Michał? Tak, umówiony znak sygnał to klakson. Czy pierdnięcie? Można jechać? Tak, no życzę wszystkim udanej sportowej rywalizacji, duży gryp. I mały też. 15:15 damy sygnał na rozpoczęcie zawodu. Powodzenia wszystkim! Dajemy! Proszę się uśmiechnąć. Nie ma. Mateusz, nie ma. Nic. Zobacz, jak ja tak chcę czapkę jak nic. Na klejkę. Ja też. Ale na klejkę. Na samochodzie też na klejkę. 23. Mogę prosić listę? Daj mi listę. Nie wiem. Mam ten komin dla ciebie i czapkę dzisiaj. Super. Po ile były kominy i czapki młode? To już nie wiem, to Michała. To ja też. No to mi tak zrobię przerwę. 31. 23-31. No i mógł się tam wpierdzielić, nie? Nie wiem. Co za różnica? Poszło? Poszło. Siema, no wędkarzy Jedi. Witam teraz was wszystkich przed monitorami, przed telewizorami. Zawody za chwilę się rozpoczynają. Wszyscy już chyba rozłożeni. No ja niestety nie miałem czasu, żeby sobie przygotować towar. Robię to na ostatnią chwilę. Trochę za późno, ale nie mam dzisiaj ciśnienia, nie mam parcia. Jestem jednym z organizatorów zawodu. Łowię tak po prostu, żeby połowić. I 2 tygodnie temu mieliśmy tutaj zawody, było bardzo mało ryb. Przygotowany miałem wtedy pelet, ten grimbetainę i kryl. Dziś trochę inaczej. Znalazłem, zostało mi z pobytu w Polsce Osmo i Soul Bites. Też mój milimetrowy pelet. Rozrobię sobie dzisiaj to do podajnika. Może to coś pomoże. Rzucam sobie w koszyczek. Niedużo towaru, bo zawsze rozrabiam tego jak głupi po ostatnich zawodach. Zostało mi tego bardzo dużo. Więc myślę, że taka ilość wystarczy. Nie jest pudełko od siatki, ale niech sobie to tutaj się namoczy przez chwilę. No i zanętę. Rozrobię sobie tą wodą, która pozostanie mi z peletu. Też nie rozrabiam jej dużo. W ogóle nie było nas jakiś czas, jak zauważyliście na łączach. Nie mieliśmy czasu niestety łowić. Byliśmy w styczniu, trochę łowiliśmy. Po styczniu jest luty, tak? W lutym praktycznie w ogóle. Ostatnio mieliśmy pierwszą zasiadkę weekendową, ale tak nas poniosła zabawa, że no nie było nawet co tam nagrać. Na zawodach tutaj łowiąc też nie miał kto robić filmów. Ale wracamy do łącza i postaramy się dawać, i tak jak było wcześniej, regularnie filmy.
Nie robię tutaj jakichś żadnych proporcji kosmicznych, wleję po prostu trochę wody, zamieszam. Tak jak mówię, nie mam dzisiaj ciśnienia na zawody. Przyjechałem spotkać się z ludźmi, spędzić tylko trochę czasu nad wodą na powietrzu. Nie zapomnij o różowej landrynce. Alicja tutaj z tyłu podpowiada, że różowa landrynka to najlepsza przynęta. No coś było w tym szaleństwie, bo na rzece wtedy na jakiś landrynkowy taki pop-up. To była pikantna kiełbasa. Co dało piękną rybę. Zobaczymy, może użyjemy tego systemu i dziś, jak wszystko będzie zawodzić. No i spoko. Co chciał? Coś mu brakuje? Buzi od ciebie. Przyszłam sprawdzić, jak wam leci. Ale super! Ja tu kurde przyjdę dzisiaj do ciebie posiedzieć. U nas trochę wieje. No ja właśnie sobie ostatnio kupiłem. Kupiłem sobie wcześniej inny, ale był troszkę zagiętki. Ten wydaje mi się lepszy. Zagiętki? No tamten był giętki. A ten taki fajny mi się wydaje. Zobacz. Ho, ho, ho. Jak idą przygotowania? O kurde! Malutku. A te kulki to po co? Kuleczki? No. A to za nędka. I to się normalnie rzuca do wody. No. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dawno się tak nie bawiłem, ci powiem, z pederkami. Będzie dobrze. Życzę powodzenia. Zimno trochę, nie? Zimno, strasznie, kurde, daj ty spokój. Słoneczko wyjdzie zaraz, to ma być. Będzie na pewno, wczoraj było zamówione przeze mnie. Dobra, pa. Dawno mi nie było tego, ale dzisiaj z moim partnerem z teamu Nieprzewidywalni obraliśmy taktykę. Taktyka jest prosta, po prostu, żeby wygrać. Tyle mam do powiedzenia. Jak wygram, to powiem, co ukręciłem, na co łowiłem, na jakiej odległości i tak dalej, i tak dalej. Na razie pada śnieg. Ty właśnie miałam mówić, pada śnieg. Takie jak widać. Żeby była jakakolwiek rybka dzisiaj, to będę szczęśliwy. Z tym wygrywaniem to żartowałem przecież. No, tak czy tak życzę powodzenia. Lepimy bałwana? No. Hejo! Zrobimy zawody, kto największego bałwana ulepi, nie? No pogoda trochę nie dopisała, ale... Trochę? Nie ma źle. Może być najgorsza pogoda, by ryby były. Zobaczymy. Ryby są, ale słońca nie ma. O! Byś chciał brać. Tak nie robię dobrze, może to być, nie być za dużo ryba, bo się tam wybrali. No może się da jakoś tak nie będzie. Może sobie jakoś poradzimy. No, dacie radę. I teraz idę do ciebie. Chuj, że będziemy bałwana lepiej. To już chyba wszyscy mówią. Ty normalnie mi ręce kurde przymarzają. Idę. Masz rękawiczkę? No wiesz co, zapomniałam właśnie w domu, zostawiłam, miałam takie fajne bez tego, bez palców, wiesz? O, to jakbyś mógł pożyczyć? Jak tam przygotowania idą? To wytnij. Jak ma imię zadać? A ja dzisiaj wygram, ja to czuję. Ja też to czuję. Nie, ty źle czujesz. Ja dobrze czuję. Ale czujesz, że ja wygram? Czuję, że... że będziesz miał co najmniej drugie miejsce, ale pierwsze miejsce, no to oczywiście, że my. Drugie też może być fajne nagrody. Chęć, to mam herbatkę ciepłą. Dziękuję, już idę. To życzę jeszcze raz powodzonka. Za dużo nie było. Co? Za dużo tego powodzenia. Oj tam, oj tam. Chyba nie grozi raczej. Tu jeszcze podglądnę tylko. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Nic do ukrycia. Nic do ukrycia. No Jada powiedział, że ten, że trzyma wszystko w tajemnicy, powie dopiero przy pierwszym miejscu, nie? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, pa, pa. Pa, pa. Ha, mam dla starego niosę niespodziankę, robaczki.
Miniu! Mam robaczki! Jakby to dziwnie zabrzmiało. Co? Jakby to dziwnie zabrzmiało. A jakie masz robaczki? Białe! Proszę bardzo. Wany Wanowski! Idę do ciebie! Co? Nie krzyż tak, bo ryby poszły. Chodź tu, siadaj. Przyszłam obczaje strzelić? Przyznaj się, na co łowisz? Bo wiemy, że będziesz miał pierwsze miejsce. Na glizdę. Ty, podchodzę tam do tego zielonego kapturka, no nie? I tak nie byłam pewna, czy to ty, i tak od tyłu, i tak Wany? Odwraca, no nie Wany. Jak się czujesz? Jak emocje? Naprawdę, są emocje takie, że teraz chyba spadnę z tego krzesła. Witam, witam, przyszłam powodzenia życzyć i podglądać sobie troszeczkę, na co będzie zdobyte pierwsze miejsce. Jak będzie w ogóle jakaś ryba. Ciężko z takimi czasy z rybami. Będzie dobrze, no to do później. Do później. Robercik, widziałam, że masz rybę. No mam, małą, ale jest. Przyniosłam ci szczęście, powinieneś mi podziękować. Bardzo ci dziękuję i możesz siedzieć, niech ci Michał zatwi stolik, albo ja ci zaraz ogarnę, będziesz tu siedział. No. Malutki, taki ja wiem, nie wiem, koło 1,5 kg myślę. Tam dalej ktoś też miał? Miał, czekaj, jak on ma, Marcin bodajże. Masz coś? Tak, 5. Zdaję relację. Ktoś tam coś tam złowił? Marcinek 1,5 kg. No. Bukałka około 1,5 kg. O. Albo nawet 2. O. I chłopaki mają po 1, a wy macie dalej 0. No to co zrobisz? I razem są 2 ryby, tak? Tak. Okej. I zawody prawie już dobiegają końca. Zostało 20 minut. Jak do tej pory było złowionych 5 ryb. I teraz Marek na koniec dołowił 6. My zobaczymy, przez jakiś czas już się bałem, że nie będzie komu rozdać nagród, że przejdą do puli na następne zawody. Ale idziemy do chłopaków pomału z wagą. Zobaczymy, jakie to kosmiczne wagi, bo ryby są naprawdę malutkie. Jest masakra. To, co się stało z tym łowiskiem, jak zachwalaliśmy, polecaliśmy je kiedyś. Tak w tej chwili ryby są przebrane i to bardzo, bardzo mocno. Panie, tu nie ma ryb. Cześć, Arturku. Dzień dobry. Biorąc. Zaczną zaraz. Oczywiście. Za 5/4. Co tam robi? Mateusz, nie wygłupiaj się. To, że nie biorą, to nie musisz od razu się topić. Chciałem, już tak chciałem. No właśnie widzę, mówię. Nie, korek nie spadł. Co, nie umiesz? No, tak jak ty. Ja tak jakbym chciał, to bym umiał. Ja mówiłam, ja też, żebyście ale... przyszli do mnie na szkolenie, no to każdy ma. Wiesz, chciałem dać innym wygrać, ale Jarek nie skorzystał znowu. No właśnie, jako organizator trochę nieładnie było wygrywać. Wiesz, dlatego ja sobie obcinałem te haczyki, tak wiesz. Bo, aha, nie, to bardzo, bardzo dobrze, tak trzeba robić. Mistrzu, też nie umiesz? Sprawa jest tego typu i rodzaju, że na razie jest nieźle, jestem zadowolony. Mam pytanie w kwestii regulaminowej. Jak zatnę 5 minut przed końcem zawodów, to ile mam czasu po gwizdku, żeby rybę wyholować? Patrz, nie czytał regulaminu. Nie czytałem, no bo mam na podorędzie organizatorów, więc się pytam. Jest tak, że ryba zacięta w czasie zawodów, jeśli zostanie wyholowana po sygnale, jest zaliczona do wagi. No to tak zrobię, zaskoczę wszystkich z partyzantów. Spoko. Nie udało nam się nagrać holu żadnej ryby, żadnej z 6, tak? No. A to już był pewnie w filmie, więc nagramy ważenie. A to już? No już. A to jeszcze są zawody? Która jest godzina? Jeszcze są. Poczekaj chwilę. No, ale już wyciągnę. Która jest godzina? Alicja? Ej, Michał, jak już wyciągnę, to Czekaj. Kurde, z tym telefonem. Mamy jeszcze 4 minuty.
Chyba jednak mój lepszy. I kończymy zawody. A ty to chyba dawno w czapkę nie dostałeś. Dobra, i kończymy zawody. Koniec zawodów! Robert, ty nie chciałeś nam na przecież. Robek, ja cię chętnie zaproszę na tego muna. Zaczynam łucznictwo. Łuczewnictwo bym proponował. Dobra, Mateuszku, bierzemy, ważymy. Weź mi to schowaj na chwilę, no to drugie. No jest, są ryby na czterech stanowiskach. Ale nie, naprawdę, potrzymaj. Jest, zero. Ważymy Tomka jako pierwszego, bo ma jeden z lepszych wyników. Czekaj, o kurwa, faktycznie akwariowe te karty. Takie duże? No. Dwa są, tak? Tak, to gdzie masz te pojemnik złotą, które wypływały? I jeden. I jest 2600. O kurczę. Dwa pięć, dwa i pół, równe 2,5. Widzisz? Tak, równo 2,5, tak. 2,5 kilo? No. Nie, 2,5. Tylko bez tego kamienia, nie? Będzie on wykrywaczem metali przelecić. O kurwa! Kilo. Ile ma? Kilo 100. Równe kilo, panie. Pokaż. No. Równe kilo. Ej, no wypluła. Ja bym dał kilo 50, no weź zobacz. Kilo 50. No, tak, jest, trochę tam przeszło. To... Wypluła trochę wody. To kilo 100. Tak. A to tego Bikwisza którego? Pół kilo ci do Bikwisza brakło. No powiedz mi, jakieś. Dobra. Mogę cię teraz przejąć, Michał, jak chcesz, to chyba nie jest. No, jest też pan. Mam to! To być nie wiem. Później obliczę. A, dobra. To jeszcze pierwsze. No. No, tak? O, jest big. Duża? Big fish, no. No tak, to już jest big fish, to... Ile ma? 200. Nie, 3250. Tak, Michał? Dokładnie tak, jak mówisz. Bo jak było? No pół kilo już da. Robienie ryba. Najmniejsza ryba to dzisiaj miała... Jutro. Nie obrażaj, dobra? Nie obrażaj. Kartkę. Była mniejsza. Tomek miał jeszcze jedną mniejszą. Gdzie jest Tomek? Od ciebie, no. Była mniejsza. Ta tym ciężarkiem, to ta. Nie, po jednej obręcie go po prostu wyciągnę. Nie, bo mi złapie mi śmieci. Nie, po kolei. Nie, no tak fajnie, zamiałzy mamy karpiowe i się szuka ryb. To 3 sztuki, czy tam gdzieś się zamiała jeszcze? Ale 4. Ile? 4. No, pierwsze miejsce. Możemy jechać do tego. 4,5 na wagę kosza. Opa! To był... Nie wiem. Na kurwa i balon! No, i pierwszy... Big fish i pierwszy nick. Ja, pierwszy nie, jak nie. To jest big fish, to kurwa, ja nie wiem. Wystarczy, że szuka. Co? 2 kilo ma. To jest... 2 co? 3...
Docić do dołu, docić, no. Zobacz, czy masz plan. Kilo? No ale ile by nie było, to jest Big Fish i drugie miejsce. Tak? Brawo! Brawo! Ile 50 na trzech karpia? Ale nowe gdyby nie miałeś. Jeszcze raz? Najmniejsze nie miałeś. Jest! To będzie... A macie nagrodę za small fish? A no fish jest nagroda no fish? Możesz ufundować. No. Na tych co nie złowili, łowisko mamy do 18, możecie jeszcze spróbować. Brawo, brawo! Zostajesz? Tak, no. Dobra, pomału zbliżając do tego. Zaczniemy od Big Fisha. Big Fish, tylko... W tysięcznych kilogramach. 3 kilogramy, 250 gram. Złowiony przez Grzegorz Gajda. Nie. To tyle co moje robaki na chatę. Ja nie wiem. Dzięki. Poczekasz chwilę? A poczekaj. Zrobimy dobra. Sobie zdjęcie. Fajnie. Uśmiechnięcie, uśmiechnięcie. I teraz tak. Trzecie miejsce. Jeszcze nie ty. Marek z wagą 3 kg. Gratuluję. Na bigos za mało. Proszę. Nagroda, tak. Zostań z nami. Na piwko sam raz. Drugie miejsce, Grzegorz Gajda. Gratuluję. Pokrętów nie ma. No. Wygrany. No. I pierwsze miejsce, Szymon Bielecki z wagą prawie 5 kilo. Brawo! I ściągamy koszulki i do wody. I kończąc, chcielibyśmy podziękować głównemu sponsorowi firmie Tubertini. Nie ma za to. Sklepowi weczkarskiemu Steel. Angle Sport Steel. I dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Zapraszam wszystkich na kolejne odsłony Tubertini Method Feather Cup. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz. Nie, jeśli macie jakieś fajne wody, coś, jakieś propozycje, to podeszlijcie tam do mnie, bo szukamy wody, gdzie mogłyby się zawodować. A woda w kolanie się liczy, czy woda w kolanie? A zarybiane było? Rumuny wystały. Śmiernicą było zarobione. Ja po końcu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Brawo! Brawo! Nie wiem jak ma się zabrać. Uśmiechnij się. Bonus, Big Fish, drugie miejsce. Ja bym do domu nie wracał, żona wszystko zabiera i sprzeda. Na następnych zawodach zmądrzało w tym momencie. Na następnych zawodach idzie na bicyka. No i grupowe. Co to za stypa? Uśmiechnąć się! Uśmiechnięcie, uśmiechnięcie! Bo robimy zdjęcie! Ale czekajcie!